Dzień dobry, witam Państwa. Onet Rano Raport, Marcin Zawada. Dziękuję Łukaszu za tak miłe wprowadzenie do naszej części programu, chociaż tak miło wcale nie będzie, bo mówić będziemy o reformie wymiaru sprawiedliwości i o ogromnych pieniądzach, które możemy przez tę reformę stracić, do których byliśmy ostatnio już przyzwyczajeni, że się w Polsce pojawią, bo taka była szansa, a teraz znów to wszystko się od nas chyba oddaliło, ale od początku. Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości, który reformuje polskie sądy od 2015 roku. Recenzja tej reformy? No to szef pana ministra Zbigniewa Ziobro, Mateusz Morawiecki, taką recenzję wystawił ostatnio w tygodniku Sieci i pan premier mówi tak: większego chaosu i kłopotów niż mamy obecnie w sądownictwie już chyba mieć nie możemy. Sądownictwo zostało doprowadzone do stanu półzapaści i myślę, że będzie wegetowało do momentu, gdy nastąpi jakaś poprawa, a może i szersza zgoda na zmiany, mówi Mateusz Morawiecki. W tle oczywiście pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy, ogromne pieniądze, o których jeszcze powiemy. No i żeby poprawić relacje z Brukselą i żeby też naprawić wymiar sprawiedliwości, we wtorek późnym wieczorem do Sejmu wpłynął projekt, poselski projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym i innych ustawach. Ten projekt właśnie tak wygląda, to projekt pobrany ze stron sejmowych. No i co ważne, Onet jako pierwszy opisał to, co w tym projekcie się znajduje, jeszcze zanim ten projekt w ogóle na stronach sejmowych zawisł. Ma on 18 stron i to, co ważne, zdaniem premiera Morawieckiego, zapisy w tym projekcie to są te zapisy, które mają pozwolić na spełnienie tak zwanych kamieni milowych przy okazji Krajowego Planu Odbudowy, czyli mówiąc wprost, ma to wszystko ułatwić nam dostęp do unijnych pieniędzy, które, jak twierdzi władza, po prostu nam się jako Polsce należą. Tyle tylko, że tutaj przy okazji tych zmian w sądownictwie jest trójgłos władzy. Trójgłos, czyli głos pierwszy, Mateusz Morawiecki. Oczywiście tym zmianom proponowanym, o których zaraz szerzej powiem, mówi tak. Drugi głos, Andrzej Duda. Tutaj już słowa tak raczej nie usłyszymy. Nie zgodzę się na żadne rozwiązania, które będą godziły w system konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej, ani takie, które będą godziły w konstrukcję ustrojową Rzeczypospolitej Polskiej. I to było dość duże zaskoczenie, to oświadczenie prezydenta Andrzeja Dudy. To ten drugi głos władzy przy okazji tych zmian proponowanych przez Mateusza Morawieckiego wokół polskiego sądownictwa. I ten trzeci głos władzy, nikt inny jak minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Ministerstwo Sprawiedliwości, zarazem Solidarna Polska, nie mogła i nie zaakceptuje projektu pisanego w uzgodnieniu z Brukselą, który dokonuje zasadniczych zmian w obszarze polskiego sądownictwa z trzech podstawowych powodów. Po pierwsze, że narusza on w wielu punktach polską konstytucję. Po drugie, ingeruje głęboko w polską suwerenność. A po trzecie, powodowałby w konsekwencji daleko idącą dezorganizację i anarchizację polskiego sądownictwa. Surowa recenzja, tym bardziej po tych słowach Mateusza Morawieckiego, które już przywoływaliśmy, które w tygodniku Sieci padły. No i ten dwugłos negatywny wobec tych zmian, czyli Andrzej Duda i Zbigniew Ziobro, ten dwugłos spowodował, że na pół godziny przed pierwszym czytaniem tego właśnie projektu ustawy ta ustawa zniknęła z porządku obrad. Na stronie Sejmu wciąż mamy informację o tym, kiedy projekt wpłynął i że miało być pierwsze czytanie. Zostało to już skierowane do pierwszego czytania, ale wycofano. Dlaczego? No właśnie, ponieważ część polityków obozu władzy nie zgadza się z zapisami tego projektu ustawy. A jakie są najbardziej kontrowersyjne z perspektywy polityków, części polityków Zjednoczonej Prawicy, te zapisy i jakie te zapisy miały być przy okazji spełnienia kamieni milowych? No to na początek. Sprawy dyscyplinarne sędziów, czyli coś, o czym Bruksela mówi od długiego czasu, co jest zdaniem Komisji Europejskiej no, rzeczą, która niszczy praworządność w Polsce. No i teraz te sprawy dyscyplinarne sędziów miałby rozstrzygać Naczelny Sąd Administracyjny, a nie Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego, czyli ta izba, która została ustanowiona przez PiS czerwcową nowelą do ustawy o Sądzie Najwyższym. Tyle tylko, że Izba Odpowiedzialności Zawodowej po tej zmianie miałaby się zajmować tylko i wyłącznie sprawami odpowiedzialności adwokatów i radców prawnych. No a Naczelny Sąd Administracyjny miałby właśnie zajmować się sprawami dyscyplinarnymi. No to spójrzmy do Konstytucji Polskiej, która bardzo wyraźnie pisze o tym, co ma robić Naczelny Sąd Administracyjny. No to on, jak i inne sądy administracyjne,
administracyjne mają sprawować w zakresie określonym w ustawie kontrolę działalności administracji publicznej. I właściwie to jest najważniejsze zdanie, które z tego artykułu 184 polskiej konstytucji wynika. No to mówiąc wprost, Naczelny Sąd Administracyjny służy do kontroli działalności administracji publicznej, a nie do postępowań dyscyplinarnych. W związku z tym właśnie część konstytucjonalistów mówi o tym, że ten zapis w projekcie ustawy jest po prostu niekonstytucyjny. I o tym też na łamach Onetu mówił m.in. profesor Ryszard Piotrowski, który jednoznacznie mówił o tym, że to właśnie jest niezgodne z konstytucją, a takie zapisy w tym projekcie ustawy się znalazły. Kolejny ważny zapis w projekcie tej ustawy to test niezawisłości i bezstronności sędziego. To jest taki test, który pojawił się już jakiś czas temu w polskim prawie. Miał on pozwolić na badanie spełnienia przez sędziego wymogów niezawisłości i bezstronności. Tutaj ten projekt, który wpłynął do Sejmu, doprecyzowuje te zapisy, mówiąc m.in. o tym, że teraz taki wniosek o test może również wpłynąć z innego sądu, a nie tylko przez stronę, albo też przez uczestnika postępowania. To dość duża zmiana dla sądów i sędziów właśnie. I w końcu kolejna ważna zmiana, którą miał ten projekt ustawy przynieść, a która też dotyczy praworządności, no to właśnie kwestia tak zwanej ustawy kagańcowej, która wprowadzała kary dla sędziów za podważanie legalności neosędziów i ich orzeczeń, a także za badanie legalności instytucji powołanych lub obsadzonych przez PiS. No to przekładając to na język taki zwykły, taki nasz, codzienny, chodzi o to, że jeżeli jakiś sędzia miał wątpliwości, czy na przykład decyzja Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej albo orzeczenie jakiegoś sędziego nominowanego przez neo-KRS powinno być brane pod uwagę, czy też nie, no to zgłaszał tę sprawę do chociażby TSUE. No i tutaj pierwsza ofiara, która tej właśnie ustawy była w Polsce, to znane państwu doskonale. Sędzia Paweł Juszczyszyn, słynna sprawa sędziego z Olsztyna, która przez wiele, wiele miesięcy trwała. To właśnie była sprawa, która była konsekwencją tej ustawy kagańcowej. I co teraz miało się zmienić w tej ustawie? No to po zmianach sędziowie nie będą ponosić odpowiedzialności dyscyplinarnej za ustalanie lub ocenę zgodności z prawem prawidłowości powołania sędziego lub wynikającego z tego powołania uprawnienia do orzekania. Czyli ta ustawa kagańcowa miała po prostu zniknąć. To też był ten ważny z perspektywy Brukseli zapis w tej właśnie ustawie. No tyle, że przypomnijmy, ta ustawa została wycofana z porządku obrad wczoraj. W tym roku prawdopodobnie już nie wróci. I trwać mają teraz konsultacje między rządem, prezydentem, czyli między premierem, prezydentem i pewnie też między premierem a ministrem sprawiedliwości. Chociaż ten powiedział już jednoznacznie, że swojego podejścia nie zmieni. A przypomnijmy, że samo podejście Zbigniewa Ziobry do sędziów i sądów zmieniało się na przestrzeni lat. Posłuchajmy, to wypowiedź wtedy jeszcze nie ministra, ale człowieka, który dopiero wchodził na polską scenę polityczną, Zbigniewa Ziobro, rok 2001. Minister Sprawiedliwości nie może bezpośrednio ingerować, jako że sądy są niezawisłe. Jako że sądy są niezawisłe i minister sprawiedliwości nie może w nie ingerować, mówił minister, wtedy jeszcze nie minister, przyszły minister Zbigniew Ziobro, rok 2001. Mija kilka lat, minister zostaje już ministrem. Właśnie jest rok 2019 i Zbigniew Ziobro z mównicy sejmowej mówi tak. Obrony interesów nadzwyczajnej kasty, obrony tej patologii. Czyli kiedyś nie można było ingerować, później to nadzwyczajna kasta i patologia, w którą ingerować trzeba było, i to mówi ten sam człowiek. A w tym wszystkim, w tym całym sporze i w podejściu do wymiaru sprawiedliwości, w tych reformach, które minister Ziobro w Polsce prowadzi od 2015 roku, w tym wszystkim też chodzi oczywiście o prawo i sprawiedliwość, ale chodzi też o ogromne pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy, bo od tego ta cała dyskusja się zaczęła, a pieniądze są rzeczywiście ogromne, bo to 150 miliardów złotych, a właściwie nieco więcej, bo ta kwota liczona jest w euro, to jest 35 miliardów euro, czyli po obecnym kursie jest to mniej więcej 158 miliardów złotych bezzwrotnych dotacji i pożyczek, które mogłyby zasilić polski budżet, a jest to kwota, która mniej więcej wynosi 1/4 rocznego polskiego budżetu, a więc kwota niebagatelna, tylko że najpierw władza musiałaby się dogadać sama ze sobą, no i też poszukać wsparcia opozycji, bo wiadomo, że Zbigniew Ziobro tych zmian nie poprze. Czyli spór wokół sądownictwa w Polsce trwa. Miał się zakończyć w tym tygodniu i w przyszłym miało to zostać domknięte w Sejmie. Projekty z Sejmu wycofane, zmiany zawieszone, póki co w próżni, tak jak i pieniądze, które miały do Polski płynąć z Brukseli.